Paweł, jak wygląda aktualna sytuacja na Uranie i czy jest to dobry moment, aby zainteresować się potencjałem inwestycyjnym? Witam serdecznie. No, przyszłość nam pokaże, czy to jest bardzo dobry moment na inwestycje w uran, ale moim zdaniem tak, jesteśmy w bardzo fajnym momencie, ponieważ z jednej strony mamy już powoli rosnącą cenę uranu. Cały czas wahaliśmy się w granicach 48, 50, 51 dolarów za funt uranu. Aktualnie jesteśmy na poziomie 53,7. Szereg czynników wskazuje na to, że mamy bardzo ciasny rynek uranu i rozpoczął się nowy cykl kontraktowy, więc moim zdaniem teraz to jest właśnie bardzo dobry moment na inwestycje w spółki uranowe. Dlaczego? Też dlatego z drugiej strony, ponieważ one cały czas są po bardzo, bardzo dużej korekcie. Mamy taką, można powiedzieć, że hossa uranowa rozpoczęła nam się w 20, pod koniec 20 roku, na początku 21. Mieliśmy przyzwoite wzrosty, ale mniej więcej od roku jesteśmy cały czas w korekcie, w trendzie bocznym po tej korekcie i no, sytuacja staje się ciasna, jeżeli chodzi o podaż i popyt. Z drugiej strony spółki są cały czas wycenione bardzo atrakcyjnie i myślę, że to jest niezły moment. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli taki flash out na całym rynku amerykańskim i generalnie na giełdach światowych, no to spółki uranowe też mocno mogą ucierpieć w takich okolicznościach, co nie zmienia faktu, że patrząc na sam sektor uranu, jest to bardzo, moim zdaniem, fajny moment na to, żeby się zainteresować spółkami, które wydobywają uran. Super. Zanim powiemy o potencjale i o na przykład konkretnych spółkach, to powiedz, Paweł, też jakie, bo dawno nie mówiliśmy na naszym kanale o uranie, więc jakie w ostatnich miesiącach, tygodniach miały miejsce wydarzenia, które potencjalnie mogą wpłynąć właśnie na te rozpoczynającą się, czy już rozpoczętą hossę, czy potencjalne wzrosty, czy może właśnie wydarzenia, które przemawiają za spadkami na rynku? Wydarzeń na rynku uranu jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak z rozmów z osobami, które bardzo długo siedzą w tym rynku, które pracują w przemyśle powiązanym z wydobyciem uranu. No powiedzmy, że jak 5-8 lat temu jakiekolwiek wydarzenie z tych, które teraz następują seryjnie, miało miejsce, no to oni wtedy odpalali szampana i po prostu świętowali całą noc. Dzisiaj tego typu wydarzenia, tego typu informacje dochodzą do nas prawie codziennie, więc ten natłok pozytywnych bardzo informacji w takiej długiej perspektywie dla rynku uranu jest bardzo duży. Chodzi o zmianę sentymentu, zmianę podejścia szeregu krajów, decyzji o budowie nowych reaktorów, zmianie polityki, wydłużaniu życia kolejnych reaktorów i tak dalej, i tak dalej. Implementacji energii z uranu do źródeł zielonej energii, co ma bardzo w dłuższej perspektywie powinno mieć bardzo pozytywny skutek dla całego rynku uranu, dla produkcji energii z uranu. No ale tak krótkoterminowo patrząc, już nie zwracając uwagi na te rzeczy, które będą kreowały podaż i popyt na przestrzeni najbliższych powiedzmy 5-10 lat, czy nawet w dłuższym okresie, bo takich informacji po prostu mamy totalny zalew i natłok, to możemy zwrócić uwagę na takie dwa czynniki w ostatnim czasie, które już bezpośrednio teraz wpływają na podaż i popyt. Z jednej strony to jest budowa bardzo dużego magazynu po stronie chińskiej, to jest na granicy Kazachstanu z Chinami. No i jeszcze nie wiemy dokładnie ile, ale wiemy, że odbyło się zamknięte spotkanie w ramach zarządu Kazatompromu, a Kazatomprom jest największą firmą, która produkuje najwięcej uranu na świecie. I dlaczego inwestorzy surowcowi są skazani na wzrosty? O tym i o potencjale rynku surowców, o tym jak go wykorzystać, Paweł opowie 22 maja o 20, także zapisz się na bezpłatny live, link poniżej i wracamy do materiału. Przy najniższych kosztach, dzięki temu, że oni wydobywają ten uran przy pomocy metody ISR, czyli In-Situ Recovery, ale to już nie będę się zagłębiał. Generalnie no, największy producent, blisko 40% produkcji światowego, ponad 40% światowego uranu, produkcji światowego uranu pochodzi z Kazachstanu. No i Chińczycy oszczą sobie zęby. Nie wiemy, wiemy, że w wyniku tego, jak jest prawnie usankcjonowane te spotkania są w Kazatompromie, że od 40 do 200 milionów funtów uranu zostanie zamówionych przez Chińczyków teraz, a przypomnę, że roczna produkcja to jest w granicach
130, mniej więcej 135 milionów funtów, czyli Chińczycy teraz zamawiają od Kazatomprom być może więcej, być może mniej, ale no w tych granicach, ile rocznie się produkuje tego uranu na całym świecie, nie tylko Kazatomprom, więc po prostu ta skala jest olbrzymia. A drugi taki czynnik, który będzie miał miejsce bezpośrednio już teraz na sytuację podażowo-popytową i kreację ceny na rynku uranu, to jest powstanie kolejnego funduszu nastawionego na skupowanie fizycznego uranu z uranu, znaczy na inwestowanie w fizyczny uran. To jest Curie Invest, to jest nowy fundusz, który właśnie jest uruchamiany w Szwajcarii. No i zakłada się, że już być może już kupuje, oni nie mogą, znaczy nie mogą, w ich interesie jest to, żeby dokładnie nie mówić, w którym momencie kupują, w bilansach będziemy to widzieli, ale no, zakłada się, że około 100 milionów przynajmniej euro zbiorą i będą kupowali teraz uran z rynku, czyli to się przełoży na blisko 2 miliony funtów. No i to jest kolejny mechanizm inwestycyjny, troszeczkę inny niż Sprott, troszeczkę mniejszy, przynajmniej na chwilę obecną, dużo mniejszy niż Sprott Physical Uranium Trust, co nie zmienia faktu, że jest to nowy nabywca na rynku uranu i też słyszymy pogłoski o jeszcze kolejnym mechanizmie skupowania fizycznego uranu z rynku, który będzie powstawał w najbliższych miesiącach, więc ten dodatkowy popyt jest generowany właśnie z takich wydarzeń. To jest to, co dzieje się na chwilę obecną. Już nie mówię o wydarzeniach, dosłownie dziesiątek wydarzeń, które do nas cały czas, wiadomości, które do nas napływają, które będą kreowały zapotrzebowanie na uran za 3, 5, 8, 10 i w dłuższym okresie. Super, czyli potencjał tutaj jest, w sensie te wydarzenia, o których mówisz, bardzo dobrze wpływają na potencjalny wzrost ceny uranu i też oczywiście spółek, przez które można zająć na to ekspozycję. Natomiast kolejnym pytaniem, i trochę je wyprzedziłeś, bo chciałem Cię dopytać, jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym uranie w kontekście właśnie zapotrzebowania, tak? I jakby komunikowałeś to, że podaż jest dużo niższa niż popyt, jaki jest na rynku, czy to w skali, wiesz, rocznej, czy wykorzystywania dziennego i tak dalej. Więc rozumiem, że to się nie zmniejszyło, a potencjalnie znowu tutaj kolejne czynniki popytowe nam dochodzą. Nie, no, na rynkach surowcowych sytuacja tak szybko się nie zmienia. Tutaj do pokrycia popytu nową podażą no, będzie potrzeba długich lat, jeśli nie kilkunastu nawet lat, więc to jest długi proces. Powstanie nowej kopalni to jest od zera, to jest mniej więcej kilkanaście lat, w zależności od sytuacji, a czasami zajmuje to nawet kilkadziesiąt lat, więc to jest bardzo nieelastyczna sytuacja. Co innego, jeżeli chodzi o kopalnie, które kiedyś funkcjonowały, a które mogą zostać zrestartowane, ale to też jest mniej więcej, tak się zakłada, 18-24 miesiące, jeżeli mamy kapitał na zrestartowanie kopalni, która jest dobra, zakonserwowana, gotowa do restartu. Gotowa do restartu to znaczy, że można ją za powiedzmy 1,5-2 lata uruchomić. No i jeszcze mamy taką sytuację, przynajmniej w dwóch przypadkach, gdzie kilku tak naprawdę, ale to są małe przypadki, zależy jak na to spojrzymy. Jeden taki większy przypadek, jeżeli chodzi o Niger i troszeczkę innych projektów, które po prostu to są kopalnie, które są już zaawansowane, które są budowane od kilkunastu lat i one mogą wejść do produkcji na przestrzeni najbliższych lat, ale no, te nowe projekty, one będą produkowały kilka do kilkunastu milionów funtów uranu, tymczasem deficyt cały czas mamy na poziomie kilkudziesięciu milionów funtów uranu rocznie. Tak sobie Ciebie słucham i mam takie flashbacki, jak analizowałem i uczyłem się w temacie Bitcoina w 2019-2020 roku, gdzie wiesz, był potencjał na to, że te ceny będą rosły i faktycznie urosły kilkukrotnie i tutaj też tak myślę, że teraz mało się o tym uranie mówi, ale w przyszłości będziemy po prostu zbierać tego owoce. No i właśnie chciałem Cię dopytać, bo już i powiedzieliśmy sobie o tych wydarzeniach, jaka jest perspektywa, popyt, podaż. Popyt bardzo mocno przewyższa podaż, więc będzie to w długim terminie działało na plus dla ceny uranu. No i teraz pytanie, wiesz, jak inwestować? Ja na przykład już od jakiegoś czasu swoje pieniądze przyszły na emeryturę, no bo co, z każdym dniem ta emerytura jest coraz bliżej. Inwestuję właśnie, uśredniam sobie spółki właśnie surowcowe, mój portfel. No i na przykład inwestuję czy to w Energy Fuels, czy w Denison's Miners z taką perspektywą, że w przyszłości jak te ceny uranu urosną, no to po prostu te spółki też urosną. No i na przykład z Twojej perspektywy, jaki potencjał
wzrostu mają te spółki. Oczywiście wiemy, że to są takie jedne z największych i najbezpieczniejszych na tym rynku, no ale z Twojej perspektywy i doświadczenia, jak myślisz? Jeżeli interesują Cię kryptowaluty, inwestycje i budowa finansowej niezależności, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Jeżeli chodzi o inwestowanie w spółki surowcowe na emeryturę, no to tutaj nie wiem, czy to jest najlepszy mechanizm. To jest, spółki surowcowe są dobre, są bardzo cykliczne. To się wiąże z tym, że... Oczywiście, tutaj dopowiem, chodzi mi o to, że nie będę trzymał ich do emerytury, tylko że oczywiście będę realizował zyski po wzrostach, nie? I potem te pieniądze zainwestował, nie tak, że będę trzymał je tu kilkadziesiąt lat. Mamy perspektywę kilkuletnią, ale nie kilkudziesięcioletnią, ponieważ no, spółki, generalnie te cykle surowcowe charakteryzują się tym, że są bardzo, potrafią być bardzo, bardzo takie drastyczne, no i w pewnym momencie mamy bardzo duże przewartościowanie, no i wtedy warto wiedzieć, jaka jest sytuacja podażowo-popytowa i w odpowiednim momencie, nie z tygodnia na tydzień, nie z dnia na dzień, ale w pewnym momencie te swoje pozycje surowcowe będę redukował i to bardzo drastycznie. I kwestia, czy będzie to, zależy od surowca, czy to będzie 5, 8, czy 6, czy ile tych lat będzie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku poszczególnych surowców, ale nie są surowce, tak jakby przestrzegam, że surowce nie są to spółki, które się trzyma na, spółki surowcowe, które się trzyma na kilkadziesiąt lat. Mhm. A twoje pytanie jeszcze było, Tak, jaki jest potencjał tych spółek, na przykład takich bardziej bezpiecznych, które inwestuje między innymi Energy Fuels i Denison's Miners? No właśnie w konsekwencji Denison Mines, w konsekwencji właśnie tego, że to jest właśnie ta tak zmienny rynek, te wzrosty też, no spółki surowcowe są zmienne, trzeba wiedzieć, kiedy opuścić ten statek, ale to z drugiej strony właśnie mamy szansę na bardzo duże zwroty, no i jak na przykład tutaj u Ciebie w portfelu jest między innymi Energy Fuels, no to Energy Fuels w poprzednim cyklu był taki rok, to było 321 dni bodajże, ale nie cały rok na pewno, gdy Energy Fuels zrobiło 50x, więc 5000% w jeden rok. Oczywiście Energy Fuels wtedy, kapitalizacja tej spółki była inna i te pole do wzrostów było też inne. Obecnie Energy Fuels już ma tam, z tego co pamiętam, ponad miliardową kapitalizację, więc takich wzrostów bym nie oczekiwał, na pewno nie w tak krótkim czasie, więc są spółki uranowe dużo bardziej spekulacyjne, w przypadku których możemy się spodziewać podobnych wzrostów, jeżeli będziemy mieli powtórkę z poprzedniej hossy, którą mieliśmy na przestrzeni lat 2003, 2007, 2004, 2007, zależy jak się na to spojrzy. Więc potencjał do wzrostu przy spółkach spekulacyjnych jest olbrzymi. Przy tych średnich spółkach no, można powiedzieć, że Energy Fuels czy Denison Mines można byłoby do nich zaliczyć. Denison Mines w poprzednim cyklu zrobiło, z tego co pamiętam, 30x, czyli 3000% przez cały cykl, więc to był, i wtedy Denison też było średni. Ile to trwało, jeżeli możesz powiedzieć? Mówię, między 2004 a 2007, 2003-2007, tak się zakłada poprzednią hossę, a tą hossę myślę, że możemy datować od początku 2022, no i zobaczymy, kiedy będzie koniec. 22 czy 20? Początek 2021, przepraszam, koniec 2020, początek 2021, no myślę, że to... Tak, no to czyli na pewno raczej nie ma już potencjału na aż takie wzrosty na tych takich bezpiecznych, większych spółkach, no ale jesteśmy powiedzmy w środku hossy, być może ta recesja spowoduje jeszcze nam mocne spadki na akcjach, to wtedy też... Ja bym powiedział, zważywszy na to, że jesteśmy po bardzo dużym pullbacku, jesteśmy na 1/3, może na 1/5, jeżeli chodzi o wzrosty. Nawet jeżeli spojrzymy na cenę uranu, która w poprzednim cyklu wzrosła bodajże z 8 mniej więcej dolarów z dołków do 140, a teraz z dołków mniej więcej na poziomie 18 jesteśmy na 50, więc tak jakby te potencjał do wzrostu samej ceny uranu jest jeszcze bardzo, bardzo duży. No i a konsekwencji spółek wydobywczych, szczególnie tych mniejszych, no to możemy cenę uranu razy 3, razy 4 nawet policzyć, więc potencjał do wzrostu jest bardzo duży. Super. Paweł, tak podsumowując, warto trenować chyba odroczoną gratyfikację i długoterminowo faktycznie inwestować, tym bardziej w ten rynek uranu. Więcej o tym, o innych surowcach, o potencjale całego rynku surowcowego na Twoim live'ie. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, cześć.